Cześć. Tym razem opowiem o kolejnym rodzaju fal. Są to dość specyficzne fale, ponieważ w większości przypadków nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, pomimo tego, że ich długość może być porównywalna z długością ciężarówki albo z wysokością wieżowca. Fale te otaczają nas, a część z nich przenika przez nasze ciała. Zazwyczaj nie możemy ich poczuć, pomimo tego, że otaczają nas każdego dnia o każdej porze i w każdym miejscu na Ziemi. Z tej perspektywy wydają się więc mało ważnymi falami, bo skoro czegoś nie widać, to tego nie ma. Jednak bez nich nasz świat nie mógłby istnieć w postaci, którą znamy. Mówię oczywiście o falach elektromagnetycznych. Pierwsze wzmianki o wspólnym występowaniu pola magnetycznego i elektrycznego pojawiły się w 1820 roku w słynnym eksperymencie z przewodnikiem igłą magnetyczną. W 1831 roku Faraday odkrył zjawisko powstawania siły elektromotorycznej. Mówi ono mniej więcej tyle, że generując zmienny przepływ prądu w pierwszym obwodzie, wytworzymy wokół przewodnika zmienne pole magnetyczne. I to zmienne rozchodzące się pole magnetyczne wytworzy w drugim obwodzie siłę elektromotoryczną i przepływ prądu indukcyjnego. W 1861 roku James Clark Maxwell zebrał do kupy prawa elektrodynamiki, no i przewidział istnienie fal elektromagnetycznych mogących się rozchodzić w przestrzeni. Fale elektromagnetyczne rozchodzą się jako zaburzenie pola elektromagnetycznego. Znaczy to tyle, że zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a to ponownie wytwarza pole elektryczne. W 1886 roku Heinrich Hertz udowodnił doświadczalnie istnienie fal elektromagnetycznych, wysyłając taką falę i odbierając ją w pewnej odległości od źródła. Fale elektromagnetyczne mają szerokie spektrum długości, od bardzo krótkich tak zwanych fal gamma przez fale rentgenowskie. Ultrafioletowe, fale widzialne, podczerwone, następnie mikrofale, aż do fal radiowych, które mogą być dłuższe niż wysokość najwyższej góry świata, mont Everest. Różne nazwy fal elektromagnetycznych i ich podział na długości wynika głównie z obecnego zastosowania w technice i sposobu w jaki oddziałują z przyrodą. Fale elektromagnetyczne są podobne do fal na morzu, ponieważ tak jak fale na wodzie, przynoszą energię w przestrzeni. W porównaniu do fal na morzu, które do rozchodzenia się potrzebują ośrodka sprężystego w postaci wody, fale elektromagnetyczne potrafią rozchodzić się w próżni ze skończoną prędkością równą prędkości światła. Podobnie jak dla fal na wodzie, fale elektromagnetyczne posiadają grzbiety i doliny, amplitudę, okres, częstotliwość, no i długość. Jak już wcześniej wspomniałem, niektóre z fale elektromagnetycznych są bardzo długie, a ich długości są wyrażane w metrach lub w kilometrach. Inne fale są bardzo krótkie, długości 1 miliardowej metra, czyli 1 nanometra. Fale posiadające dużą długość przenoszą niewielką energię. Wraz ze wzrostem częstotliwości, czyli spadkiem długości fali, rośnie ich energia. Spośród całego widma fal promieniewanie gamma posiada pod tym względem największą częstotliwość i bardzo dużą energię. Siadając przed telewizorem, fale widzialne dochodzące z telewizora do naszych oczu nie są jedynymi falami w mieszkaniu. W każdej sekundzie tego filmu przez twoje ciało przenikają fale radiowe z pobliskiej stacji nadawczej. W pomieszczeniu znajdziemy też mikrofale odbierane przez telefony komórkowe, czy fale rozsiewane w postaci Wi-Fi przez router sąsiada albo rozsyłane przez systemy GPS. Te wszystkie fale niosą nam i naszym urządzeniom pewne informacje, dzięki którym życie staje się wygodniejsze. Dzięki temu, że fale posiadają różne długości i częstotliwości i to nie zakłócają się wzajemnie, no i nie wchodzą w superpozycje czy interferencje i są odbierane przez odpowiedni odbiornik bez zakłóceń. Jednym z rodzajów fal elektromagnetycznych są fale z zakresu światła widzialnego. Ludzkie oko jest w taki sposób skonstruowane, by móc zarejestrować fale elektromagnetyczne z zakresu od 400 do 700 nanometrów. Podobnie jak to było z falami dźwiękowymi, fale o długościach wyższych i niższych nie są już przez ludzi rejestrowane. Co ciekawe, pewne zwierzęta widzą też niższe długości fal w tak zwanym ultrafiolecie. Są to niektóre gatunki gryzoni, nietoperzy, ale też renifery. Podobnie jak fale mechaniczne, fale elektromagnetyczne mogą się załamywać, mogą być odbijane, ale też pochłaniane. Gdy fale promieniowania z zakresu światła widzialnego padają na różne przedmioty, to mogą oddziaływać z cząsteczkami tych przedmiotów. Mogą się od przedmiotów odbijać albo być przez nie pochłaniane. Liście są zielone, ponieważ fale elektromagnetyczne światła widzialnego oddziałują z cząsteczkami chlorofilu z zakresów innych niż długości pomiędzy 492 a 577 nanometrów. Niezaabsorbowane długości fali są od liści odbijane i trafiają do naszych oczu jako wrażenie barwne, interpretowane przez nasz mózg jako kolor zielony. Przez to, że nasz wzrok działa w ściśle określonym zakresie fal elektromagnetycznych, to w ten sposób nie dowiemy się, co się dzieje na tym liściu z falami spoza zakresu widzialnego. Aby dowiedzieć się więcej o otaczającym na świecie, naukowcy i inżynierowie znaleźli sposób na rozszerzenie zakresu widzenia fal elektromagnetycznych poprzez użycie specjalistycznych urządzeń. Uzyskiwane informacje na podstawie innych długości fal pomagają naukowcom badać wiele niezwykłych zjawisk, np. sezonowe zmiany pokrywy śnieżnej czy też roślinności. Dzięki zdolności do pochłaniania, odbicia czy emisji fal elektromagnetycznych, w zależności od specyfiki ośrodka, możemy określać skład chemiczny odległych planet. Analiza widma promieniowania odbitego od powierzchni planety umożliwia astronomom określanie składu chemicznego atmosfery, a nawet panującej temperatury i gęstości. Specjalne teleskopy są w stanie na przykład ocenić występowanie wody i cząsteczek organicznych w galaktykach odległych od nas o 3 miliardy lat świetlnych. Inne urządzenia, jak na przykład satelita SOHO, jest bardzo pomocna w badaniu i zrozumieniu pojawiających się u plam słonecznych wraz z towarzyszącymi im rozbłyskami, które są bardzo niebezpieczne dla satelit i ludzi w przestrzeni kosmicznej, a nawet urządzeń komunikacyjnych i energetycznych na Ziemi. Dzięki falom elektromagnetycznym z zakresu promieniowania rentgenowskiego jesteśmy w stanie przyświetlać przedmioty i ludzi. A to zapewnia bezpieczeństwo na lotniskach czy ocenę uszkodzeń jakiegoś elementu albo łatwiejszą diagnozę w przypadku złamań. Inne fale elektromagnetyczne z zakresu ultrafioletu używane są do sterylizacji pomieszczeń, w których przechowuje się leki albo żywność. Dzięki nim możemy też korzystać z solarium. Jako, że ultrafiolet potrafi zabijać bakterie, to nasza skóra i oczy raczej nie przepadają za tym rodzajem promieniowania. Fale z zakresu podczerwieni, czyli emitowane promieniowanie cieplne, będzie widoczne dla urządzeń zwanych kamerami termowizyjnymi. Dzięki takim kamerom jesteśmy w stanie rejestrować miejsca emitujące ciepło. Przydają się też one do poszukiwania ludzi, ale też znajdowania mostków termicznych w źle ocieplonych lub wykonanych domach. Mikrofale możemy wykorzystywać np. w komórkach i mikrofalówkach do przekazu informacji, a fale radiowe służą do przenoszenia informacji do radiodbiorników. Opis wszystkich rodzajów fal elektromagnetycznych, ich sposobu powstawania czy oddziaływania z materiałem jest niemożliwy do opowiedzenia w ciągu kilku minut tego krótkiego filmu. Szczegółowe informacje na temat każdego z rodzajów fal na pewno znajdziecie w innych miejscach, do czego Was mocno zachęcam. Na zakończenie filmu zróbmy kilka prostackich zadanek podsumowujących dział o falach. Na podstawie wykresu zależności wychylenia od czasu odczytaj amplitudę drgań, okres i częstotliwość. Amplituda wynosi tutaj 5 cm, okres to ze 4 sekundy, na częstotliwość 1 czwarta herca. Idźmy dalej. Opisz jakimi ruchami klocek będzie poruszał się na przedstawionym rysunku. Oceń, gdzie siła sprężystości jest największa, a gdzie najmniejsza. Pomij pory ruchu. Tutaj klocek przyspiesza, a od tego momentu już musi zwalniać, po to by w tym miejscu jego prędkość wynosiła 0 i mógł zawrócić, znowu przyspieszając. W ten sposób będzie wykonywał ruch harmoniczny. Siła sprężystości jest maksymalna zawsze przy maksymalnym wychyleniu z położenia równowagi, a równa 0 w położeniu równowagi. Na czym polega izochronizm wahadła? Nie mam pojęcia, ale Wikipedia mówi, że jak wahadło będę sobie odchylał na różne odległości z położenia równowagi, to dla każdego przypadku okres drgań wahadła będzie taki sam, pomimo ich różnych amplitud. Dla przypomnienia dodam, że okres drgań wahadła zależy od jego długości. Na powierzchni wody rozchodzi się fala z szybkością 3 metrów na sekundę. Pływający na tej wodzie korek wykonuje jedno pełne drganie w czasie dwóch sekund. Zapiszmy wzór na prędkość fali. Widać, że trzeba go przekształcić na długość. Korzystamy tutaj z trójkąta. Musimy poznać jeszcze okres. Ten obliczymy z takiego oto wzoru. Mając okres i prędkość, wstawimy to do wzoru i mamy długość fali. Które z wymienionych ciał są źródłem dźwięku? No oczywiście, że plastikowa linijka i kamerton, no bo o tym było u mnie w filmie, ale by odpowiedź była konkretniejsza, to musimy wiedzieć, że człowiek usłyszy dźwięki wyłącznie w częstotliwościach od 20 Hz do 20 tysięcy Hz. Także sprawa prosta. Urządzenie komunikuje się za pomocą technologii Wi-Fi, wykorzystując falę elektromagnetyczną o częstotliwości 2,4 GHz. Obliczek i długości fali odpowiada taka częstotliwość. Prędkość fali elektromagnetycznej w powietrzu to 300 tysięcy km na sekundę. Tutaj skorzystamy z prostego wzoru na prędkość fali. Problem taki, że musimy podane w zadaniu wartości zamienić na jednostki podstawowe. Przedrostek giga jest to 10 do potęgi 9. Mamy więc 2,4 razy 10 do potęgi 9. Bierzemy teraz prędkość. Zamienimy ją na metry na sekundę. Dla uproszczenia wynik zapiszemy w postaci wykładniczej. Mamy zatem 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Zapiszmy jeszcze wzór na częstotliwość. Przekształćmy go i wstawmy do tego pierwszego wzoru. Teraz już możemy obliczyć długość fali. Przy dzieleniu potęgi będą się odejmować. Otrzymujemy wynik 1,25 razy 10 do minus pierwszej. Weźmy teraz zamieńmy potęgę na liczbę i przemnóżmy przez 1,25 Wynik to 125 000 metra. Jeśli wynik ten zamienimy na milimetry, to otrzymamy 125 mm. Widać więc, że fala ta znajduje się w zakresie mikrofal. Po dzisiejszym filmie powinniście już wiedzieć, czym są fale elektromagnetyczne. Powinniście wiedzieć, jakie znamy rodzaje fal elektromagnetycznych. Dobrze, jak będziecie orientować się mniej więcej, które fale przenoszą dużą, a które niewielką energię. Dobrze, jeśli będziecie wiedzieć, w jakim zakresie długości oko ludzkie rozpoznaje fale elektromagnetyczne i jak te fale się wtedy nazywają. Dobrze będzie też, jak podacie kilka przykładów zastosowań fal elektromagnetycznych w nauce, medycynie i technice. Jeśli materiał ten był dla Was ciekawy i wartościowy, to zasubskrybujcie mój kanał i wciskajcie dzwoneczek. Nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do zobaczenia.